Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na kolejny odcinek Makijażysta Radzi. Jak widzicie, siedzi już obok mnie Paweł, ale tym razem porozmawiamy o pielęgnacji męskiej. Dostaję od Was od jakiegoś czasu pytania i prośby, żebym właśnie tego typu film przygotowała dla Was. Dopytujecie, jak powinna wyglądać ta męska pielęgnacja, jakie kosmetyki stosować, co polecić swoim mężczyznom i myślę, że Paweł będzie w tym najlepszy i dokładnie wyjaśni Wam, jakiej pielęgnacji używa, po jakie kosmetyki lubi sięgać, jak to mniej więcej u niego wygląda i być może też poleci waszym mężczyznom coś dobrego. Myślę, że na pewno polecę. Na początek witajcie moi drodzy. Tutaj mam całe mnóstwo swoich kosmetyków, których używam każdego dnia. No i Koko, od czego zaczynamy? No właśnie, bo słuchajcie, Paweł, jak wiecie, jest makijażystą i dbasz bardzo o swój wizerunek, tak? No bo wiadomo, w pracy musisz się pokazywać, więc ta pielęgnacja nie jest oparta na kremie do golenia, mydle, szamponie, dokładnie, tylko jest bardziej skomplikowana, ale też powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie w takiej codziennej rutynie? Wstajesz rano, po jakie kosmetyki sięgasz, co po kolei wykonujesz? No i oczywiście pokaż nam te Twoje perełki. No, kosmetyków mam naprawdę całą masę, bo mam aż 3 półki kosmetyków, także tutaj... Więcej ode mnie. Słuchajcie, to od czego zaczynam, to przede wszystkim oczywiście dobry prysznic z rana, tak? Żeby się orzeźwić, żeby naprawdę dobrze się poczuć. Potem balsamuję sobie całe ciało, bo lubię, kiedy to ciało jest naprawdę dobrze nawilżone. Zwłaszcza, że w Warszawie mamy kiepską wodę. Tak, prawda. Następnie myję twarz. Tutaj już mam końcówkę mojego ulubionego żelu do twarzy. To jest Tom Ford. Żel do mycia twarzy. Uwielbiam go za konsystencję, ponieważ ta konsystencja nie jest taka wysuszająca, tylko jest taka konsystencja troszeczkę jakby z olejkiem i ona mi rozluźnia niesamowicie skórę, pomimo że mam mieszaną i tak potrzebuję tego rozluźnienia, żeby w ciągu dnia nie uczuć takiego dyskomfortu, ściągnięcia. Uwielbiam ten preparat, używam go zawsze z rana, bo z rana mam czystą skórę, a wiadomo, używam również też kremów BB, czasami puder też się zdarzy. Wieczorem najpierw robię do makijaż, a dopiero potem używam tego żelu. Dobra, czyli to jest taki żel do mycia twarzy, a powiedz mi, można go stosować też po goleniu? Można stosować, nie ma, co prawda ja się bardzo rzadko golę, jak widać, ale jak już się ogolę, to zawsze go używam i nie mam żadnego podręcznika. Okej, okay, dobra, co następnie? Następny produkt to jest tonik. Tonik, oczywiście mój Estée Lauder, uwielbiam ten tonik i to jest tonik, który zawsze stosuję i rano, i wieczorem, i zawsze nawet go zabieram ze sobą w podróż, pomimo tego, że ma pojemność chyba 200 ml. Jest to tonik, który ma delikatnie kwas salicylowy. Do każdego typu skóry, lekko złuszcza, ale przepięknie rozświetla. Niesamowicie odświeża mi skórę i zawsze oczyszczam sobie twarz wacikiem. Nie wylewam go na dłoń, tylko płatkiem kosmetycznym. Właśnie miałam Cię zapytać, jak Ty to robisz. Czy to właśnie na dłoń, czy na płatek? U Ciebie ta metoda z płatkiem bardziej się sprawdza? Bardziej z płatkiem z tego względu, że on ma alkohol też. Także jednak wolę na płatek zimą, kiedy używam lotionów bezalkoholowych. Wtedy wylewam je bezpośrednio na dłoń. Okej, okay, dobra. Także to następnie? Polecam. Następnie nakładam serum. A, czyli stosujesz serum w porannej pielęgnacji? Zawsze, no, słuchajcie, tak, musi być serum w mojej pielęgnacji, bo pracując tyle lat w branży kosmetycznej, sama wiesz, że też dużo rzeczy używasz, prawda? Tak. To się musi pojawić, to się musi pojawić, no i serum to jest taki must have, oddzielne na dzień, oddzielne poza na tym, noc. Słuchajcie, my z Pawłem już jesteśmy w odpowiednim wieku, nie to, że mówię, że jesteś stary, żebyś się nie obraził, ale jesteśmy już w takim wieku, że jednak działamy przeciwzmarszczkowo też, prawda, żeby ta skóra dobrze wyglądała, ze względu właśnie na to, że jesteśmy osobami, które pojawiają się gdzieś publicznie, ta skóra musi dobrze wyglądać. Dokładnie, zresztą też to jest jakby pewnego rodzaju reklama na naszej twarzy, tak? Też, i tak, jakby dokładnie. Zawsze ręczę za swoje kosmetyki, bo ja nigdy nie testuję tak, że nałożę raz i mogę powiedzieć, że jest świetne. Nie, ja muszę przetestować, zużywając cały kosmetyk i wtedy mogę się powiedzieć, że on jest dobry. Dobrym testerem. Proszę bardzo, albo może kiedyś spróbuję. Może kiedyś spróbuję. Także słuchajcie, serum do twarzy, oczywiście jest Estée Lauder, jest to serum liftingujące. O. Ja jestem już po 30. No dobra, dobra, właśnie przed chwilą powiedzieliśmy. Tak, ale słuchajcie, lifting naprawdę jest świetny. Lubię, kiedy jest ten efekt ujemnej skóry, szczególnie tutaj przy linii żuchwy. To też inaczej się na zdjęciach wygląda, na selfie, ale poza tym też jakby psychicznie dobrze się czuję. Serum dodatkowo jest rozświetlające, bo też lubię mieć blask na skórze. Kiedy odbija się światło i rzeczywiście no dobrze to wygląda. No, też dbam o swoją skórę, dbam o swój organizm, nie palę papierosów, nie piję nałogowo. Pijesz dużo wody. Dużo wody piję, także też no wiadomo, to co w środku, to i na zewnątrz. Natomiast to serum rzeczywiście pomaga, żeby ten naskórek świetnie wyglądał. No i kolejnym produktem, który nakładam, to jest krem. I obecnie używam kremu, który jest beztłuszczowy. O, to jest bardzo dobra opcja na lato. Dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ kilka jeszcze lat temu, kiedy używałam klasyczny krem, taki sam jak zimą, zauważyłem, że moja skóra, coś nie tak było. Wyskakiwały jakieś potówki,
coś było niefajnie i przerzuciłem się na kremy beztłuszczowe, doradziła mi to koleżanka i rzeczywiście poskutkowało i one są dla mnie fenomenalne, tak gdzieś od maja do września. Bo Paweł, generalnie jest tak, że skóra męska od damskiej różni się tak naprawdę grubością, bo w budowie jest praktycznie taka sama i rzeczywiście mężczyźni mają więcej tych gruczołów kotowych, gruczołów łojowych i też jak kupują jakiś kosmetyk dla siebie, to zwracają uwagę na to, jaka jest ta konsystencja, żeby ona była nieco lżejsza, mniej tego zapachu. I tutaj zobaczcie, Paweł poleca produkt, który jest bez tłuszczu, czyli coś bardzo dobrego właśnie dla cer mieszanych, dla mężczyzn, którzy mają jednak problemy trądzikowe, prawda, gdzieś tutaj, to jest świetna opcja. I to też jest genialne dla mężczyzn, którzy się golą, tak jak wspomniałaś, i mają podrażnienia na twarzy. Tak jak ja też wspomniałam, ja się nie golę za często, ale kiedy te podrażnienia są, to zawsze musi być coś beztłuszczowego, bo jak nałożę coś tłuszczowego, to jeszcze bardziej mam zaognione to miejsce. Czyli zwracamy uwagę w pielęgnacji na to, żeby te produkty jednak były beztłuszczowe. Nie tylko ze względu na porę roku, ale jeśli mamy problemy z cerą, jeśli się regularnie, panowie, jeśli się regularnie golicie, to zwracajcie uwagę właśnie na takie kosmetyki. I ten krem, to jest Revitalizing Supreme Estée Lauder, uwielbiam go, mógłbym go jeść łyżką. Po prostu przecudowny zapach, konsystencja obłędna i moja skóra go po prostu uwielbia. Nie ukrywam, nakładam go czasami również pod oko. O, no tutaj trzeba uważać w tej okolicy, chociaż powiem Ci, że mój Massimo ma kremy przeciwzmarszczkowe, jakieś ujędrniające w okolicy oczu, a nigdy ich nie używa, tylko zawsze krem ten, który nakłada na twarz po tutaj, całości. Po całości. No. A potem mu się zdarza mu się czasami, że chodzi i mówi, coś mnie oko swędzi, coś mi nie piecze, coś sobie zatarłem. No. Tak, to się też mi zdarza czasami, jak gdzieś tam dzisiaj podjadę, ale naprawdę zdarza mi się użyć. No i na koniec używam zawsze produktu, który ma filtr. O. Albo używam klasycznego blokera 50, akurat mi się skończył, bo używam 50 też Estée Lauder, typowy taki bloker miejski, ale tutaj mam jeszcze genialny produkt z linii Luxurious. Właśnie, powiedzmy, co to jest za marka, bo to też jest ważne. Linia Luxurious to jest amerykańska marka, a marka stworzona z myślą o potrzebach męskiej pielęgnacji. Męskiej, no właśnie. Czyli typowo męska pielęgnacja, dla mnie naprawdę genialna. I to jest linia, która ma bardzo rozbudowane portfolio produktów. Tak, ja zauważyłam, że mają pielęgnację też przeciwzmarszczkową ujędrniającą dla mężczyzn. Mają liftingujące kremy pod oczy, mają liftingujące kremy do twarzy, mają klasyczne przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe, mają silnie nawilżające, matujące, mają nawet produkty dla mężczyzn, którzy golą się elektryczną maszynką. Świetnie. Także naprawdę produkty są silnie rozbudowane, również dla mężczyzn, którzy aktywnie spędzają czas na siłowni, wspomagając spalać tkankę tłuszczową. Warto zwrócić uwagę właśnie na tę markę. Zresztą pewnie zauważyłeś, że teraz na rynku kosmetycznym ten rynek kosmetyczny bardzo się rozbudowuje i też wiele marek wprowadza produkty pielęgnacyjne dla mężczyzn. Według mnie to jest świetna opcja. To jest genialne rozwiązanie, ponieważ faceci coraz bardziej o siebie dbają i bardzo dobrze, bo fajnie jest popatrzeć na faceta, który jest zadbany, a nie na takiego, który... Tak, ja też uważam, dokładnie, warto. No i panowie nie muszą już podkradać kosmetyków swoim paniom. To też jest warte tak jest. Uwagi. Dobre, ten produkt ma filtr 35. I ja to nakładam na sam koniec, zamykając jakby już ten etap pielęgnacyjny. No dobra. To co? Teraz tak. Wracasz do domu po pracy. Wracam do domu po pracy i słuchajcie, no oczywiście trzeba wszystko usunąć z twarzy. No i tak jak ty wiesz doskonale, że ja noszę BB krem jeszcze. Tak, no bo ze względu na twoją pracę, tak, rzeczywiście, musisz tak... Musi być kolor wyrównany, zwłaszcza kiedy ja czasami jak się dotknę, twarz mam bardzo wrażliwą skórę i mam zaczerwienienia. Jeżeli nałożę sobie krem BB, a używam tego z Estée Lauder, już kilka razy to pokazywałem i to jest po prostu, jestem maniakiem tego produktu. Mój odcień to Desert Beige. To chyba taki sam jak ja mam. Tak, bo to jest taki najbardziej popularny kolor wśród tutaj jakby naszej szerokości długości geograficznej. Także ten produkt zawsze używam. Czasami zdarzy mi się korektor pod oczy. W momencie, kiedy jestem przemęczony albo kiedy mam na przykład kilkanaście godzin jakichś warsztatów dla klientek, no to wtedy korektor. No i takie małe oszustwo. Używam też troszeczkę takiego żelu do brwi, żeby lekko je zdyscyplinować, ułożyć. To jest Tom Ford i naprawdę jest genialny, bo te brwi wyglądają bardzo naturalnie i nikt mnie jeszcze nie zarzucił, że mam umalowane brwi. I bardzo dobrze. To jest naprawdę produkt świetny. Tak, no dobra, czyli wracasz do domu, musisz to wszystko od siebie zmyć. Co robisz? Jeżeli mam BB, bo zdarza się tak, że jak mam wolny dzień, no to nie nakładam żadnego podkładu BB. No, staram się, żeby skóra odpoczęła. Tak. Po całym dniu, wracam i używam sobie takiego żelu micelarnego. To jest akurat Klinik. Bardzo lubię produkty Klinika do oczyszczania twarzy również. I najpierw rozpuszczam sobie cały ten, powiedzmy, makijaż, tak? On się rozpuszcza, spłukuję sobie go wodą, a następnie zazwyczaj nakładam sobie maskę.
Jest to maska oczyszczająca. Tak, oczyszczająca. Jest to maska, którą można używać codziennie, ale jest to maska też, ja nie przesadzam, raczej staram się używać tej maski tak co drugi dzień, a zazwyczaj po tej używam po prostu jeszcze jakiegoś takiego żelu typowo oczyszczającego. Bo tych żeli mam naprawdę całą masę, zresztą sama widziałaś, ale zazwyczaj jest to ten Tom Ford, dlatego tak szybko mi schodzi. Dobra. A maskę uwielbiam, dlaczego? Ponieważ ona pięknie rozświetla skórę. Ona jest na bazie węgla. No tak, właśnie widzę, że jest węgiel w składzie, czarna zresztą. Tak jest, ja lubię te czarne maski, bo wiem, że wtedy coś tam działa. To musisz wrzucić kiedyś selfie albo coś na Instastory w tej maseczce, chętnie zobaczę. A wrzucę, oczywiście, bo bardzo lubię tę maskę i w ogóle maski tego typu. I bardzo często zmieniam. Jak skończy mi się jedna czarna maska, idę po kolejną, wbieram inną maskę innej marki. Do tej pory był to na pewno Clinique, był to Estée Lauder, teraz jest Origins. Swego czasu był też George Germain. Także też genialna. Sprawda już jej nie ma, ale też była bardzo fajna. No dobra, czyli mamy tak, oczyszczamy skórę. Nakładamy maskę. Po 15 minutach maskę spłukuję. No i oczywiście wracam z powrotem do mojego lotionu. No tak, obowiązek. To tonizacja, słuchajcie, pamiętajcie, obowiązek. Tak. Tonikiem przecieram sobie twarz, tak jak wspomniałam na początku, wacikiem, a potem nakładam... Kolejny nasz ulubiony produkt. Tak, najcudowniejszy, słuchajcie, produkt na świecie to jest serum, Serum Advanced Night Repair Estée Lauder. No to jest serum kultowe dla mnie. Słuchaj, pamiętam jak spotkałam się z Patrykiem. Wtedy on mi zdradzał właśnie, że to jest też jego ulubiony produkt. I on mówi tak do mnie, to było po prostu zabawne, ale... Nie zapomnę tego do końca życia. Mówi tak, ile dasz mi lat? Tak się patrzy. Nie wiem, co mam powiedzieć. A Patryk mówi, nie powiem ci ile lat, ile mam lat, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa jednego produktu. No właśnie. I coś w tym jest, bo no. To tak jak oczywiście ciągle powtarzam klientkom, produkt od ponad 30 lat na rynku, 33 patenty, także świadczy to o tym, że jest to produkt nie do podrobienia, jest to numer jeden. Ja go uwielbiam za konsystencję, za zapach, za działanie to w ogóle. Tak, ale ja też wam wspominałam już kiedyś i nawet wielokrotnie wam o tym mówiłam, że to jest taki kosmetyk, który tak naprawdę nie widać jakiegoś takiego efektu w momencie jego stosowania, ale najbardziej widzimy ten efekt, kiedy go odstawimy. Kiedy na przykład przez kilka dni go nie stosujemy, to wtedy widzimy, że jednak skóra kocha ten produkt. Tak, silnie nawilża, działa przeciwstarzeniowo. Cudownie rozświetla, ładnie też napina, no bo to jest kwas hialuronowy. Tak, a tutaj mamy też wyciąg z drożdży, więc fajnie działa na skórę mieszaną albo skórę tłustą. No, po prostu genialny, a on jest beztłuszczowy dodatkowo, co tak naprawdę sprawia, że każda jedna skóra będzie naprawdę no, cudownie się czuła. To jest taki kosmetyk, który polecam bez względu na płeć, mężczyźnie, kobiety i ze względu na wiek właśnie. Tak, to jest produkt, musi się pojawić, w ogóle ta linia jest szalenie rozbudowana i czasami też używam sobie. Ale ja widzę, że pan masz coś z tej linii jeszcze. Tak, ja z tej linii mam jeszcze maski. Tutaj mam zapakowaną maskę, być może sobie dzisiaj ją tak, dzisiaj robię, bo piątek, zawsze w piątki robię tę maskę. Także to jest maska w płachcie tak zwana, z podziałką tutaj na usta i na oczy. A, miałaś tę maskę? Tak. Uwielbiam tę maseczkę i słuchajcie, w tej maseczce stężenie serum tego właśnie Advanced Night Repair jest 25-krotnie silniejsze. Naprawdę? A tego nie wiedziałam. W tej masce. Dlatego ta maska działa po prostu jak tak typowa bomba po prostu odżywcza na twarz. Najlepiej jest po całym tygodniu nałożyć taką maseczkę, skóra wygląda obłędnie, jest relaksowana. I dlatego Paweł robi to w piątek. Dokładnie tak, przed weekendem. Ale słuchajcie, polecam wam tę maskę. Co prawda może ona nie jest najtańsza. Tak, kosztuje 100 zł, ale... Ale to też nie jest taki produkt, który stosujemy codziennie albo co drugi dzień, tak? Dokładnie, to jest taka kuracja powiedzmy, tak? Kuracja tygodniowa. No i działa fenomenalnie. Trzymamy tę maskę tak około 20 minut. Ja staram się czasami 25 minut. Aż w momencie, kiedy ona już zaczyna mi lekko przysychać, to dopiero ją zdejmuję. No bo wiem, że bardzo dużo jest aktywnych składników, 25-krotnie tak. Silniejsze serum, to jeszcze później przysmarowuję sobie na szyję za uszami. To oj, ja też tak robię dekolt, tutaj dłonie dodatkowo zawsze. Dokładnie, także tę maseczkę polecam. I płatki widzę, że masz pod oczy. I mam płatki pod oczy. Niestety mam tendencję do worów pod oczami, co pewnie teraz też widać. Mam wory i widać to praktycznie na każdym zdjęciu. Tam, gdzie nie ma Photoshopa. No i te płatki rzeczywiście mi pomagają. Z rana jak wstanę, wory są potwornie wielkie. Po prostu na maksa zastanawiam się czasami, czy już sobie nie wyciąć jakiegoś zabiegu. Ale powiem wam szczerze, że płatki mi pomagają, ponieważ tutaj też jest nasączone serum. Serum, które silnie działa na opuchnięcia i zasinienia. Jeszcze z zasinieniami nie mam problemu, ale z opuchnięciami mam bardzo duże. I tutaj trzeba po prostu takie przeciągnąć sobie, wyciskamy tak, serum, nasączają się płatki, nakładamy pod jedno i pod drugie, ja robię to zazwyczaj z rana, tak sobie kawkę wypiję,
To widzę, że mamy podobny rytuał, bo ja też rano jak wstaję, to albo kładę maseczkę pod oczy, albo właśnie płatki. I też tak robię. Ale wiesz co, z tymi płatkami to jest tak, że one uzależniają. Bo wiem. Można codziennie nakładać, a płatki są naprawdę genialne. Wiem. No dobra, a coś jeszcze robisz dodatkowo? Tak, jeszcze mam moją cudowną maskę genialną, o której zawsze powtarzam moim klientkom. To jest Estée Lauder Revitalizing Sub Cream i powiem wam szczerze, ja tę maskę uwielbiałam jeszcze zanim zacząłem pracę w Estée Lauder. Także to jest produkt cudowny, ponieważ... To jest najlepsza reklama. Słuchajcie, to jest maska, którą nakładacie na noc zamiast kremu. Oczywiście wcześniej nakładam serum, oczyszczam idealnie, tonizuję i tak dalej. Ale jak nałożę ją na twarz, to jest napisane, że zostawić ją dosłownie na 5 minut. Nigdy w życiu. Zostawiam ją na całą noc. Dlatego, że to nie jest czarna maska, to nie jest maska z żadną glinką. To jest maska typowo odżywcza. To jest maska, która ma spryszkowane perły, która ma spryszkowane tutaj takie bioenzymy, które też lekko spuszczają nocą. Ale słuchajcie, no maska, po której twarz wygląda obłędnie. Czyli daje efekt drugiej skóry na następny dzień. To jest, skóra jest wypełniona, gładka, dosłownie po pani Mowlaka. To jest 75 ml i mówię wam szczerze, przy stosowaniu co drugi dzień ta maska wystarcza mi na 6 miesięcy. Świetnie. Tak. Znasz konsystencję tej maski? No, nie używałam, co prawda widziałam w sklepie, ale fajna jest taka jak mleczko. Tak, ona jest obłędna. Naprawdę, słuchajcie, coś mi się zdaje, że trzeba będzie się zaopatrzyć w tę maseczkę. Polecam wam tę maskę, bo jest naprawdę rewelacyjna. Co jeszcze mam? Czasami używam peelingu Clinique. Seven Day. Też znam, bardzo fajny. Bardzo dobry peeling, uważam, że jest wart swojej ceny i naprawdę świetnie skóra wygląda. Co i więcej, mam też szczoteczkę Clinique, tą taką soniczną. No. I bardzo często tą szczoteczką, jeszcze bo lubię hardcore, nakładam ten peeling i tą szczotką sobie wykonuję ten peeling. Rzadko to robię, ale... Ale robię czasami. Tak. Ale czasami robię. Krem pod oczy, który używam, to jest Advanced Night Super Matrix. Obecnie Matrix. Z tej samej serii, tak. Z tej samej serii, natomiast no wiadomo, ta linia ma bardzo wiele kremów pod oczy. Mamy żelowe konsystencje, mamy serum. Jeśli nam się pojawi nowy produkt, mogę już zdradzić. Nic nie mów. Na razie używam Matrixa. A także to jest moja ta pielęgnacja. I to chyba będzie już. I to będzie na tyle. Czasami sięgnę po jakiś produkt detoksykujący. Mm-hmm, bo też mam takie serum detoksykujące na noc, żeby ta skóra troszeczkę wyrzuciła na zewnątrz i wtedy też się lepiej czuję. Po tygodniu czy dwóch skóra wygląda jeszcze lepiej. No świetnie. Paweł, mam jeszcze do ciebie takie bardzo konkretne pytanie. Chodzi o twoją pracę i triki makijażowe, które mógłbyś zdradzić mężczyznom. Nie chodzi mi tutaj o pełen makijaż, absolutnie nie, tylko chodzi mi o takie triki, ewentualnie kosmetyki, które mężczyźni mogą zastosować w takich ekstremalnych sytuacjach. Na przykład musi mężczyzna zrobić jakieś zdjęcie do dowodu, gdzieś tam coś wyskoczyło, albo mamy sezon teraz na wesela, śluby, też coś na tej skórze się pojawiło, czy na przykład jakaś konferencja, nieprzespana noc. Musi się ten mężczyzna dobrze prezentować, nie chce mieć pełnego makijażu, nie chce też, żeby to był jakiś przerysowany wygląd, a mimo wszystko chciałby się lepiej poczuć. Co może zrobić? Z czego może skorzystać? Ty na pewno będziesz wiedział najlepiej. Myślę, że na początek trzeba powiedzieć, że powinniście panowie zadbać o skórę, tak? Pielęgnacja to jest podstawa absolutna, ale to jakby jest temat na oddzielne jeszcze spotkanie, film. Tak. Nawet nie wiem, czy nie mogłabyś napisać coś na swoim blogu na ten temat. A myślę, myślę, tak. Także panowie pamiętajcie, pielęgnacja to jest podstawa, bo szarość, ziemistość cery, prawda, suchość skóry i tak dalej, czy za bardzo przypuszczająca się, trzeba to jakby wyrównać pielęgnacją. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż, oczywiście, tak jak wiesz, ja chodzę zazwyczaj w garniturze, chodzę w koszulach, raczej mój dress code jest taki bardziej elegancki, stąd też nie mogę się zmalować, bo ja wiem, że się malują niektórzy makijażyści totalnie, podkreślają sobie mocno brwi, podkreślają sobie kości policzkowe. Ale to nie ty. Ja nie hołduję tej estetyce makijażu, tak. Szczególnie jeżeli chodzi o mężczyzn. Ja oczywiście lubię coś poprawić, no bo też, tak jak wspomniałem wcześniej, mam czasami zaczerwienie, ja dotknę się, skóra jest zaczerwieniona, podrażniona, dlatego zawsze używam BB kremu i polecam to panom, tak? Bo to nie jest podkład, który będzie bardzo mocno widać, tak? Nie będzie tego efektu takiej maski na twarzy, a mimo wszystko coś tam gdzieś delikatnie zakryje. Dokładnie, on cudownie wyrówna kolory. Przede wszystkim sprawi, że skóra będzie świeżo wyglądała. Nie ma tego efektu właśnie takiego nadmiaru, jak panie używają podkładów, no bo te podkłady są bardziej zbite, one są bardziej kremowe i rzeczywiście ten makijaż jest widoczny. Natomiast w przypadku tego kremu BB to wygląda bardzo naturalnie. Ja mam to codziennie na twarzy, kiedy jestem w pracy. I w ogóle nikt nie jeszcze mi nie powiedział, że coś mam na twarzy. Także ten produkt absolutnie polecam. Do takiego, powiedzmy, codziennego stosowania. Musimy też powiedzieć, że ten produkt to jest
taki komplet wszystkiego. No bo tak, nie chodzi nam o to, żeby mężczyźni mieli pędzle w swoim... No nie, absolutnie. Ja też nie. Ale nie też bardzo często nie potrafią nałożyć jakiegoś podkładu przy pomocy dłoni. A tutaj mamy gąbeczkę, którą już kiedyś pokazywaliśmy, chyba nawet w poprzednim filmie, tak. Że po prostu delikatnie bierzemy, można... Nabieramy, tak? Słuchajcie, i ciap, ciap, ciap po twarzy. Tak. Dokładnie. Bardzo prosta technika, nic nie trzeba tutaj kombinować. To, tak. jest ważne. Dodatkowo jest filtr. W tym przypadku 50. Tak, także wysoka ochrona. Kolory są różne, także każdy może dobrać dla siebie odpowiedni odcień. I polecam, żeby skorzystać akurat tutaj z rady wizażysty, makijażysty, perfumerii i na pewno dobierze odpowiedni odcień. No właśnie, czyli tak, taki krem BB, który można stosować codziennie, przed jakimś większym wyjściem, przed jakąś konferencją, zawsze coś ukryje, zawsze coś zamaskuje. Tak, i nie będzie No właśnie, nie będzie wyglądał. Powiem wam, że bardzo często przychodzą też politycy do nas i pytają się jakiś produkt, żeby właśnie albo zmatowił skórę, albo żeby ta skóra wyglądała na bardziej świeżą, ktoś jest niewyspany, to polecam właśnie kremy BB, bo to jest produkt, po który mężczyźni wracają, musi nie wstydzą go nosić na twarzy. No bo go nie widać i to jest właśnie bardzo, bardzo ważne. Także to jest produkt numer jeden dla wyrównania kolorytu na twarzy. Natomiast wspomniałaś, kiedy coś wyskoczy. Tak. Kiedy coś wyskoczy, coś się pojawi, to oczywiście korektor. No my nie wiemy o tym najlepiej, że jednak ten korektor, ale właśnie my zaproponować mężczyźnie korektor, to on powie, ale jak ja mam to zrobić, jak ja mam to nałożyć. Tak, zaraz się robią schody i faceci po prostu nie wiedzą, jak tego użyć. Słuchajcie, korektory, panowie, to jest jedna z prostszych rzeczy. Jeszcze szczególnie polecam te, które są fajnie podane. Na przykład tak jak ten z aplikatorem. Otwieram sobie tu, co chcę zamaskować. Miejscowo nakładam, a potem po prostu to wklepuję, rozmasowuję palcem, żadną gąbką, żadnym pędzelkiem, nie. Po prostu ten jeden produkt i mamy sprawę załatwioną. Dodatkowo jest też ten korektor służy dla maskowania cieni pod oczami. Tak sprawia, że po prostu spojrzenie jest bardziej takie wypoczęte. Czyli wystarczy nawet, że delikatnie na palec ten korektor i lekko wklepujemy pod okiem. Tutaj. Starajmy się na powiekę nie wklepywać, dlatego że powieka jest ruchoma i czasami może się zebrać, wtedy to może wyglądać niefajnie. Albo też obciążyć, że to oko będzie bardziej takie obciążone, lepiej jednak tutaj tą dolną powiekę. Zdecydowanie tutaj dolina łez lekko można na zasadzie takich ciapek wklepać i opuszkiem palca starajcie się, żeby za dużo tego nie nakładać. Po prostu mniej zawsze będzie efekt, ale ten efekt będzie bardzo naturalny. No dobra. I to jest naprawdę świetne. Tak. A jeszcze w przypadku, kiedy mamy jakieś drobne zmiany trądzikowe, on bardzo ładnie zneutralizuje to zaczerwienienie. O, to tak? Też jest bardzo ważne, tak. No i polecam korektor. Coś jeszcze, jakiś trik? Tak, puder. Słuchajcie, puder w momencie, w przypadku, kiedy na przykład panowie do mnie przychodzą i mówią, muszę zrobić zdjęcie do dowodu, do paszportu i tak dalej, ważne zdjęcie do pracy, no trzeba się zmatowić. Tak? Ja nigdy nie dawałam się zmatowić na miejscu. Fotografa. No na właśnie miejscu. Chciałam to powiedzieć, że bardzo często teraz zdarza się tak, że idziemy robić zdjęcie, nawet tam kobietom proponują, że może tutaj gdzieś zmatowić skórę. Ja na przykład bym się trochę bała, mimo wszystko te zarazki. Nie, absolutnie. Nie wiem, co używam. Jeszcze nigdy nie zauważyłem, żeby ktoś dezynfekował fotografa pędzel. No właśnie, to już swoją drogą. Tak, także wolę mieć swój puder, rasa konkretnie. Sobie przypudrować i słuchajcie, ten puder, który tutaj mam, ja go po prostu uwielbiam. To jest puder Estée Lauder. To jest puder, który nazywa się Double Matte Oil Control, czyli kontroluje wydzielanie sebum w skórze, przepięknie zmatuje i przede wszystkim sprawia, że ta skóra wygląda naturalnie, czyli właśnie znowu nie obciąża. Chciałam powiedzieć, tak. I to jest też ważne, że możemy go użyć bez żadnego podkładu wcześniej, bez oczywiście. Żadnego pudru, tylko, znaczy bez żadnego kremu i tak dalej, tylko po prostu konkretnie w danej sytuacji, na przykład przed tym zdjęciem. Tak? Jak najbardziej. Jest to puder matujący, tak jak wspomniałem, i naprawdę dobrze będzie wyglądał. Mamy trzy odcienie, bo to jest w ogóle transparent, ale wiadomo, jeżeli ktoś ma bardzo jasną karnację, wybierze albo jedynkę. Bardzo ciemną. Albo bardzo ciemną, to trójkę. Tak, ja akurat noszę trójkę. O! Tak, bo niby ciemna, ale wcale nie jest ciemna. No, rzeczywiście. Nie jest ciemna. Kolor jest idealny dla mnie i bardzo lubię ten puder. Zawsze używam go, kiedy jestem w telewizji. Kiedy mam wystąpienie, wtedy muszę być zmatowiony i no nie tylko tutaj czoło, twarz, no ale tak, również po całości. Bo na to się zwraca uwagę. Idealnie wygląda. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym miał efekt nadmiernego połysku. Także polecam wam, panowie, taki puder fajnie jest mieć. Jak widzicie, on jest bardzo kompaktowy, wąski. Można go sobie gdzieś tam wrzucić i naprawdę nikomu nie będzie przeszkadzał. Tak, i korzystać wtedy, kiedy naprawdę mamy na to potrzebę. No, ale jeszcze, słuchaj, tutaj pokazałeś wcześniej taki produkt do brwi. Tak. Może coś więcej na ten temat. Tak, mam taki produkt do brwi. To jest akurat z kolekcji Toma Forda. Jest to żel do brwi. Formen. Tak, to jest Formen. To jest typowo męski produkt. W ogóle Tom Ford ma kolekcję męską dla mężczyzn właśnie.
I tam mamy balsam do ust w postaci pomadki, typowo męskiej. Bardzo często panie po niego sięgają. To tak psychologicznie działa czasami. Ale tak, mamy żele do brwi. Mamy specjalny preparat, który wyrównuje koloryt na twarzy. On troszeczkę działa jak samoopalacz. Jest też taki produkt. Jest oczywiście serum, olejek. Olejek do brody, jeżeli ktoś nosi dłuższą brodę. Także naprawdę linia jest bardzo rozbudowana. I jest to produkt, który ma delikatne kolor. Tak. Natomiast jak widzicie, to nie jest absolutnie coś takiego, jak mają tu panie w swoich produktach do brwi, gdzie ten kolor jest rzeczywiście bardzo intensywny i ciemny. To jest taki, bym powiedział, półtransparentny, półprzezroczysty żel, który ma specjalne ząbki, no i po prostu po brwiach lekko sobie układam. I to on ma tylko dawać taki efekt, że te brwi będą ujarzmione, będą naturalnie wyglądały i nie będą przerysowane. I będą z lekkim połyskiem, ale ten połysk będzie fajny, ponieważ to świadczy o tym, że ta brew jest zdrowa. Takie jak włosy, jak są z połyskiem, to są zdrowe. Super, Paweł, a jeszcze zdradziłeś mi jeden pewien trik a propos bazy. Tak, a propos bazy, słuchajcie, akurat tutaj nie mam, ale mam w pokoju obok, to może później przyniosę. Baza. W momencie, kiedy panowie nie chcą żadnego podkładu, nie chcą żadnego pudru, a chcą mieć fajny efekt na twarzy, czyli efekt matu, niech po prostu sięgną po bazę. Słuchajcie, panowie, weźcie sobie bazę. Baza pod makijaż. Baza pod makijaż, zawsze matująca. Ta będzie absolutnie najlepsza. One są też przezroczyste najczęściej. Oczywiście. Konsystencja bardzo przyjemna, no bo jest silikonowa. Umówmy się, zawsze będą silikonowe, tak? Ale jest przeźroczysta. Nakładamy na twarz, masujemy mat w ciągu dosłownie kilku sekund. Skóra wygląda naprawdę znakomicie i to jest rozwiązanie dla panów, na przykład przyszłych waszych mężów. W dniu ślubu, panów młodych, tak? Tak, no bo będą pięknie prezentować się na zdjęciach. Dokładnie, też. Będzie efekt matu. Pamiętajcie, że baza bardzo długo leży na skórze, także ona nie spływa. Tak naprawdę do momentu, kiedy jej nie zmyjemy, to tutaj mamy silikona, prawda? Dokładnie, także one będą się trzymały bardzo fajnie plastycznie. Dodatkowo jeszcze są polimery w tych bazach, także no jeszcze dodatkowo to rzeczywiście dobrze wygląda. To będzie taki efekt, już podejrzewam, że to będzie taki efekt, że wszyscy będą mówić, kurczę, ty dobrze dzisiaj wyglądasz, a nikt nie powie, że masz na sobie makijaż. Dokładnie, także polecam wam bazę, bo baza matująca jest świetna. Mam znajomych, którzy używają bazy. I bardzo często do mnie piszą, Paweł, czy mam wziąć tę bazę, czy inną. I ja zawsze polecam tę, którą uważam za najlepszą, bo tej samej bazy używają panie i makijaż się cały trzyma. A skoro się makijaż utrzyma, to w przypadku, kiedy nałożycie samą bazę, to macie pewność, że efekt matu będzie na pewno. Super, świetnie. Można też sięgnąć po jakieś kremy matujące, natomiast nie, pamiętajmy, że kremy matujące dodatkowo mogą przesuszać skórę. Tak. Baza matująca nie przesuszy. Ona wygładzi, sprawi, że jest efekt zmatowienia, ale traktujmy to raczej doraźnie. No tak, bo tutaj działamy na w zasadzie takiego filmu, który nakładamy na skórę i on sobie po prostu na tej skórze siedzi, tak? Dokładnie. Tak jak podkład, tylko że tutaj mamy wszystko bezbarwne. No i oczywiście też polecam, tak jak wspomniałem, ja używam kremów bezpuszczowych, szczególnie na te. Tak, to też jest bardzo fajne. Ewentualnie, jeżeli któryś z was ma cerę tłustą, taką mieszaną tłustą, to wtedy rzeczywiście można cały rok używać. Super! Myślę, że dzisiaj zdradziliśmy wam naprawdę świetne triki makijażowe. Pokazaliśmy dużo wspaniałych kosmetyków pielęgnacji męskiej. Mam nadzieję, że coś was zainspirowało, zaintrygowało, bo Paweł naprawdę same perełki tutaj nam dzisiaj pokazał. Także ja wam, kochani, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszamy do kolejnego odcinka Makijażysta Radzi. Do zobaczenia.